Zachwyty barowe. Bartek Księżyk, urodzony w 1984 roku, gitarzysta, wokalista i producent muzyczny zespołu Kessens, kiedyś związany z zespołem Nel. Tak, pamiętam. Moja absolutnie pierwsza gitara to był Defil, który... Niewiele z niego pamiętam, pamiętam tylko, że odległość gryfu od strun, w sensie pod strunnicy od strun, było gdzieś tyle. Nie wiem, ile to jest, 10 cm? Chyba tak, tak mi przynajmniej mówiono. Potem pierwszą taką świadomie kupioną gitarą elektryczną to był Majonez, który kupiłem od jakiegoś dealera trawy na osiedlu za 150 zł. Ale on tych pieniędzy bardzo potrzebował, ja potrzebowałem gitary, tak żeśmy się dogadali. I na tej gitarze grałem dość długo, w sumie przez całe liceum. Na niej też grałem swoje pierwsze koncerty. Na niej też grałem Metallicę, nieszczęsne utwory, których nie wolno grać w sklepach muzycznych z gitarami. Wszyscy wiemy, o jakich utworach mówię. A to była moja trzecia gitara, kupiona gdzieś tak pod koniec liceum. Wtedy już miałem jakiś tam swój zespół, już takie początki były czegoś poważniejszego. I w nagrodę za zdanie matury rodzice kupili mi tego pięknego Ibaneza, który jest ze mną do dziś. Myślałem parę razy, nie jakoś intensywnie, ale parę razy się zastanawiałem, czy kupić sobie coś innego, coś lepszego, ale w sumie ten Ibanez jest całkiem fajny. Gdzie struny założę, podepnie do pieca basowego, to brzmi naprawdę jak Taylor. Naprawdę, co najmniej. Potem co? Potem... Aha, Fender Jazzmaster, kupiony w Niemczech, zapożyczone pieniądze od moich drogich kolegów, mecenasów. A potem Hagström Viking, którego miałem dziś ze sobą. I w sumie to tyle chyba, czy ja miałem jeszcze jakieś gitary? Nie, to tyle. Uczyłem się kiedyś na skrzypcach grać. Chodziłem do szkoły muzycznej na skrzypce, ale gdzieś tak w wieku 13 lat. Poznałem zespół Offspring i zespół Metallica i parę jeszcze innych zespołów i stwierdziłem, że skrzypce już nie były takie fajne, więc skrzypce poszły w kąt, zacząłem grać na gitarze. Uczyłem się sam w sumie, podpatrując kolegów i kombinując na różne sposoby. A co ciekawe, chwyty barowe, bo rozumiem, tak nazywa się ta audycja, sam doszedłem do tego, na czym polegają chwyty barowe. Może posilę się słowami Quentina Tarantino, który podobną rzecz powiedział na temat robienia filmów. Jeżeli ktoś naprawdę kocha muzykę, kocha to, co chce robić, to zrobi to dobrze. Także myślę, że tak jak powiedziałeś, be yourself oczywiście i przede wszystkim nie poddawać się w tym wszystkim. To jest najbardziej banalna, ale najprawdziwsza rada. Blessed is he who in the name of me spreads the word of positive insanity. Blessed is he who is not afraid not to sleep. Blessed is he who in the name of me says all these things. Well, the future doesn't look so bright. That's why we prefer the night. That's why we prefer the night. You're all shaky and your vision's blurred. Your face is sweating and you're over-concerned. Before you lie things you just can't fight. That's why we prefer the night. That's why we prefer the night. This band's performance is too theatrical. I'd rather listen to some techno minimal. All the gals here read good poetry, and you can't stand a chance if you know nothing but the 19th century. When it's dark, all pussy seems so tight.
That's why we prefer the night. That's why we prefer the night. Oh, when she says, I had this dream, I'm just switching off. You see, it's quite different when you're listening to my songs. So if you can just sit down and receive, I say fuck you, please leave. I say fuck you, please leave.